czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z ojcem definitorem, ojcem prowincjałem, ojcem rektorem i księdzem kanonikiem dziekanem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, zwłaszcza rodzice i krewni, kandydatów do diakonatu i prezbiteratu, wszyscy drodzy bracia i siostry, a zwłaszcza wy, drodzy kandydaci do święceń, do diakonatu i do prezbiteratu. Po wczorajszej uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa w liturgii Kościoła przypada dzisiaj wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Możemy powiedzieć, że w liturgii spotykają się ze sobą te dwa serca. Serce Pana Jezusa i serce niepokalanej dziewicy. Ale za tym liturgicznym spotkaniem, które obchodzimy dzisiaj, drodzy siostry i bracia, kryje się historia ich spotkań, o których z Ewangelii wiemy, że było ich przynajmniej cztery. Głęboko wpisanych w historię zbawienia i odkupienia ludzkości. Najpierw spotkanie w łonie Maryi. Serce Jezusa, które tworzy się zgodnie z prawem rozwoju człowieka pod sercem Maryi, jego matki. Wchodzimy tutaj w samą istotę tajemnicy wcielenia jednorodzonego Syna Bożego. I jakimś echem właśnie tego przeżycia spotkania z tym, który Maryi, z tym, który już w niej jest. Było spotkanie przy Najświętszej Dziewicy z Elżbietą. Pisze święty Łukasz, że gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. I wydała ona okrzyk, mówiąc: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. To były pierwsze dni błogosławionego stanu Najświętszej Dziewicy. Ale potem zapewne przeżywała ona tę radość, która była radością Elżbiety. Przeżywała radość matki, w której łonie jest dzieciątko. I miała świadomość, że pod jej sercem niepokalanym wzrasta serduszko jej synka, który jednocześnie jest Synem Ojca Przedwiecznego. Coś, co przekracza nasze wyobrażenia, gdy próbujemy wniknąć w tę niezwykłą historię kenozy, wyniszczenia się jednorodzonego Syna Bożego, który w łonie Maryi staje się człowiekiem. Drugie spotkanie tych serc w świątyni, gdy Pan Jezus miał już 12 lat. Dwukrotnie w tej opowieści, którą przed chwilą słyszeliśmy, pojawia się słowo serce. Najpierw w słowach Maryi, pełnych wyrzutu, skierowanych do Jezusa: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. A On im odpowiedział, wskazując, że ponad Ojca Ziemskiego, ponad miłość i przywiązanie do Niego, do Józefa,
jest jego posłannictwo, a w związku z nim obowiązek, by być przede wszystkim w sprawach swego Ojca Niebieskiego. Pisze święty Łukasz, ani Maryja, ani Józef nie zrozumieli tych słów, bo trudno je było pojąć. Ale jednocześnie dodaje, tu jest właśnie to drugie pojawienie się słowa serce. Matka jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu. Rozważała je. Próbowała przeniknąć. Próbowała dorastać do pojęcia, zrozumienia tego, kim jest jej syn i do jakich dzieł został powołany. A wraz z tym wzrastała do zrozumienia, kim ona jest w dziele zaplanowanym przez Najwyższego, w dziele zbawienia. Trzecie spotkanie tych serc i kolejna próba zrozumienia. Pan Jezus zaczyna nauczać, zdąża po palestyńskiej ziemi. Z jednej strony budzi podziw, zachwyt, zdumienie. U innych budzi zgorszenie. I Maryja chce razem z krewnymi spotkać się z Jezusem, pełna niepokoju, i zrozumieć z Jego ust, co to wszystko ma znaczyć, ku czemu to prowadzi. I znowu relacja tym razem Mateusza. Ktoś rzekł do Jezusa, oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł, oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. I być może wypowiadając to ostatnie słowo matka, jego głos zaznaczył całą jego miłość, miłość jego serca do Maryi, swej matki, ale jednocześnie chciał wskazać, jak wielka jest godność tych wszystkich, którzy chcą słuchać Słowa Bożego i według Niego postępować. Że są oni dla Niego jako najbliżsi, jak matka. W tym także stwierdzeniu być może Maryja już widziała zapowiedź tego, kim ma być dla tego wiernie słuchającego Słowa Bożego ludu, słuchającego tego słowa i wypełniającego je, bo przecież ona była pierwsza w słuchaniu tego, czego Bóg od niej oczekuje i w przyjmowaniu Jego woli. I czwarte spotkanie tych serc. Serca Jezusa i serca Maryi. Na Golgocie, gdzie dopełniała się tajemnica odkupienia. Najpierw w postaci testamentu, jaki umierający Jezus wyraził wobec swej matki i swego umiłowanego ucznia Jana. Kiedy Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował,
rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Zapewnił jej opiekę, jej za chwilę już wdowie, samotnej, nie mającej znikąd wsparcia. Ale jednocześnie przyjął ją do swojego serca jako matkę. Matkę swego mistrza umiłowanego i nauczyciela. A w osobie Jana przyjął jako matkę cały Kościół, który wtedy pod krzyżem się rodził. Jako matkę, która obejmuje Kościół swoim czułym, macierzyńskim sercem. Ale także na Golgocie serce Jezusa zostało przebite włócznią żołnierza. Gdy żołnierze bowiem podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Tym samym wypłynęły sakramenty, którymi żyje Kościół, zwłaszcza sakrament chrztu i Eucharystii, a także kapłaństwa. To było przebite serce Jezusa, ale jednocześnie spełniła się wtedy zapowiedź starca Symeona, którą Maryja usłyszała w chwili, kiedy przynosiła i ofiarowała dzieciątko Jezus, 40-dniowe zaledwie, w jerozolimskiej świątyni. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę przeniknie miecz, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Przebite serce Jezusa wiszącego na krzyżu, przebite bólem cierpienia serce Maryi, która pod tym krzyżem stała. Drodzy siostry i bracia, a zwłaszcza wy, drodzy kandydaci do diakonatu i presbiteratu, dzisiejsze święto jest dniem, w którym macie swoje serca przyłączyć do spotkań tych dwóch serc Jezusa i niepokalanej dziewicy. Macie w sposób szczególny do tych serc się zbliżyć i odtąd łaską sakramentu zasługiwać nieustannie każdego dnia, aż do końca waszych dni na to i dojrzewać do tego, aby wasze serca biły tym samym rytmem miłości Pana Jezusa i Jego Przenajświętszej Matki. Macie być otwarci na bicie tych serc i wsłuchiwać się w ich rytm, w intymności waszych modlitw, tych osobistych, zwłaszcza w chwilach trudnych, ale także w momentach, kiedy będziecie niejako urzędowo modlitwą liturgii Kościoła za ten Kościół się modlić. Macie wchodzić w tajemnicę pierwszeństwa spraw Bożych nad ludzkimi poprzez śluby, posłuszeństwa, czystości
ubóstwa. Macie jednocześnie wchodzić w tę nieskończoną przestrzeń miłości, którą Bóg obdarzył ludzi, wysyłając na świat swego Syna jednorodzonego. Bo tych ludzi, którzy uwierzyli w tego Syna i którzy mają nadzieję, że nie zginą, jest niezliczona liczba. A wy ich macie kochać. Tak jak Jezus kochał swoją matkę i swoich braci. I macie być także solidarni z Chrystusem, cierpiącym i ukrzyżowanym. Solidarni z Chrystusem, który jest znakiem sprzeciwu dla tego świata. Tak jak Matka Najświętsza, której serce zostało przebite mieczem boleści, bo była solidarna do końca ze swoim Synem, trwając pod Jego krzyżem. Macie w całym swoim diakońskim, da Bóg także kapłańskim, drodzy bracia, kandydaci do diakonatu. I masz, drogi bracie, do prezbiteratu, trwać w tej postawie gotowości, by cierpieć dla Chrystusa i dla Kościoła. Tak jak to wyraził święty Paweł w liście do Kolosan. Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Bo kochając Kościół, będąc gotowym dopełniać niejako swoimi cierpieniami braku udręk Chrystusa, będziecie kochali i Najświętsze Serce Pana Jezusa, i Niepokalane Serce Maryi, a rytm waszych serc będzie coraz bardziej odbiciem tych serc, które tak bardzo umiłowały świat.